Według Munariego ciekawość dziecka leży u podstaw każdego doświadczenia. Dzięki grze dziecko eksperymentuje z materiałami wielozmysłowymi i technikami ekspresyjnym, które prowadzą do odkrywania świata. Odbywa się to w oparciu o następujące zasady. Nie oceniać, każde dziecko może eksperymentować technikami i różnymi materiałami bez bycia osądzanym. Nauka przez eksperymentowanie. Dzieci uczą się przez działania, używają materiałów, doskonalą gesty i sprawia im to radość. Nie ma jedynej właściwej odpowiedzi. Eksperymentować oznacza pytać, w jaki inny sposób można zrobić to samo. Munari stworzył metodę 12 kroków. 1. Zidentyfikuj problem, na przykład przygotuj talerz zielonego ryżu. 2. Zdefiniuj problem, zielony ryż ze szpinakiem dla 4 osób. 3. Rozłóż problem na czynniki pierwsze, w przygotowaniu ryżu mogą to być składniki, ryż, szpinak, szynka, cebula i tym podobne. 4. Zbierz dane w celu rozwiązania problemu. Zapytaj, czy jest ktoś, kto już to zrobił. 5. Przeanalizuj zgromadzone dane, zapytaj, jak możesz nauczyć się robić to samo. 6. Przełącz się z pomysłu na kreatywność. Zadaj sobie pytanie, jak mieszać składniki w oryginalny sposób. 7. Zbierz dane o materiałach i technologiach, aby stworzyć prototyp, poszukaj odpowiedniego ryżu i garnka. 8. Eksperymentuj z wybranymi materiałami i instrumentami, jest to faza testowania i degustacji. 9. Zrób modele demonstracyjne prototypu, w tym przypadku model jest gotowym daniem. 10. Zweryfikuj wartość wykonanych modeli, przygotowując je do oceniany przez użytkowników w celu sprawdzenia, czy są dobre i wystarczające dla 4 osób. 11. Wykonaj rysunki z informacjami przydatnymi dla każdego, kto zamierza skorzystać z tego prototypu później. Powinieneś zatem zapisać przepis. 12. Znajdź rozwiązanie. W tym przypadku rozwiązaniem jest podanie zielonego ryżu na talerzu.